przedstawiamy fragmenty zajęć z teorii i metodyki kształtowania wytrzymałości prowadzonych przez profesora Wojciecha Radkowskiego na kierunku trener personalny i fitness. Studenci pierwszego roku poznają tu kluczowe metody treningowe i teoretyczne podstawy pracy nad wytrzymałością fizyczną. Na tych zajęciach przede wszystkim skupiamy się, studenci będą się skupiali na kształtowaniu techniki biegu. Bieg jest formą kształtowania, podstawową formą kształtowania wytrzymałości, ale żeby efektywnie biegać, czy to znaczy i przyjemnie, i dla zdrowia, trzeba się tego biegania teoretycznie nauczyć. Kto lepiej to opanuje, ten będzie miał lepsze wyniki, nie tylko sportowe, ale również takie dla osobistych korzyści. Podczas treningu, głównie podczas zajęć, studenci powinni skupić się na tym, co chcą im przekazać prowadzący, ponieważ prowadzący wiedzą najlepiej, jak te braki, którymi niektórzy przychodzą, nadrobić, a przede wszystkim jak poprawić niekiedy niewłaściwą technikę ujawniającą się podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń, nie tylko ćwiczeń z lekkiej atletyki. Studenci doskonalą swoje umiejętności poprzez intensywne ćwiczenia praktyczne. Taki trening wytrzymałościowy to kluczowy element w przygotowaniu do zawodu trenera personalnego. Myślę, że nasi studenci powinni wyróżniać się na tle innych studentów, innych uczelni sprawnością osobistą. Stąd też pokazujemy im, na jakim poziomie jest ich wydolność, na przykład poprzez test Coopera, na jakim poziomie jest ich sprawność osobista poprzez wykonywanie lub na razie na początku niewykonywanie pewnych ćwiczeń, które przychodzą im z trudnością. I to powinno być motywacją do tego, żeby samodoskonalić się, żeby przyjść w wolnych chwili na halę gimnastyczną, na salę sportową, na stadion, pójść do lasu, żeby te zdolności motoryczne rozwijać i podnosić się na coraz wyższy poziom.